Ja wiem, że to właściwie zabrzmi trochę jak tytuł z tabloidu i rzeczywiście jest tak na rzeczy, że ten tytuł, proszę Państwa, można było dzisiaj znaleźć w jednym z brytyjskich tabloidów, ale to tak naprawdę jest wyłącznie cytat z bardzo poważnego pisma pod tytułem Nature. Naukowcy na zupełnie poważnym szczeblu zajmują się czymś takim i opisują. Otóż proszę sobie wyobrazić, że amerykańskie wojsko, kto dokładnie, za chwilę to bardzo szczegółowo Państwu wyjaśnimy, wyjaśnimy zajmuje się i testuje. Mało tego, to się już Dokonało, te testy już się odbyły. Testy na ludziach po raz pierwszy w historii. Implanty mózgowe, które mają poprawiać. Nastrój. Zupełnie niebywałe, przyznają Państwo, szczególnie zestawienie tych informacji, że to amerykańskie wojsko coś takiego testuje i że są to implanty, które znajdują się wewnątrz mózgu. Mało tego, mają poprawiać nastrój. Tu nie ma jednego szczegółu, o którym za chwilę Państwu opowiem. To są implanty, które korzystają ze sztucznej inteligencji. Prawda, że to jest informacja, która no, ma swoją wagę gatunkową. Proszę sobie wyobrazić takie chipy, które znajdują się wewnątrz mózgu, które mają algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, znajdują się wewnątrz mózgu i to wszystko. To jeszcze w dodatku testowane przez amerykańską armię brzmi interesująco. O co dokładnie chodzi? Na początku pytanie, odpowiedź właściwie na pytanie, kto dokładnie, mówi amerykańska armia, ale to tak naprawdę amerykańskie Ministerstwo Obrony, czy właściwie Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, a dokładnie jedna taka agencja, która zajmuje się, która dostaje pieniądze z Departamentu Obrony. Adres ma darpa.mil, czyli jest to zdecydowanie militarna, wojskowa agencja, a to jest agencja, proszę Państwa, no DARPA, mówię, to jest rozszerzenie tego skrótu. Mogu, mogli się Państwo już Natknąć na to określenie i na ten skrótowiec, właśnie dlatego, że to jest taka amerykańska agencja, która, której nazwa pojawia się dość często, kiedy mówimy o tych najbardziej innowacyjnych wynalazkach. I to też nie jest żadne zaskoczenie, nie jest to żadna ciekawostka, że te najnowocześniejsze technologie, z których my dzisiaj zupełnie cywilnie korzystamy na co dzień, właśnie bardzo często były rozwijane, zapoczątkowane albo przez naukowców zajmujących się kosmosem, kiedy trwał wyścig kosmiczny, kiedy amerykańska agencja kosmiczna na przykład testowała pewne rozwiązania albo właśnie są to innowacje kreowane, czy też rozwijane przez wojsko, bardzo często właśnie amerykańskie wojsko. No dobrze, jak to działa? Z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Proszę sobie wyobrazić e, instalowanie w mózgu. No chyba można użyć takiego określenia, kiedy mówimy o takim... Zupełnie nowoczesnym urządzeniu, chipy, które znajdują się wewnątrz mózgu, które emitują impulsy elektryczne. Te impulsy z kolei pobudzają pewne określone reakcje chemiczne. No to wiemy od dawna, że, że to co się w naszym mózgu dzieje, to jest bardzo często właśnie, no przede wszystkim to jest fundamentalna zasada oparta o impulsy, no właśnie e, zwykłą elektrykę, impulsy elektryczne i są pewne reakcje chemiczne wywoływane. To właśnie te chipy, które instalowane są w głowie, coś takiego, taki mechanizm wywołują. Co jeszcze wiemy na temat tych testów? Już przecież przy Prowadzonych przez naukowców z jednej strony e, finansowanych przez amerykańską darpę. To są naukowcy, którzy pracują w jednym z, ze szpitali w Stanach Zjednoczonych, ale także naukowców pracujących na jednym z uniwersytetów pieniądze szły do amerykańskiego wojska. Cel walka z chorobami psychicznymi, z chorobą Parkinsona między innymi, z depresją na przykład, taką długotrwałą, no to takie cele wydawałoby się cywilne. Ale pytanie, dlaczego akurat ten projekt finansowany jest przez amerykańską armię? Słusznie Państwo to pytanie stawiają. Dobrze, jak to dokładnie, proszę będzie wyglądało i właściwie po co ta cała sztuczna inteligencja, bo o tym też wspomniałem, jaka rola algorytmów ze sztucznej inteligencji przy tym właśnie rozwiązaniu. Implant wykorzystuje te algorytmy sztucznej inteligencji. On bowiem, proszę Państwa, poszukuje dokładnie na mapie mózgu odpowiednich wzorców zaburzeń pracy mózgu. To znaczy przełomowe rozwiązanie polega akurat w tej sytuacji na tym, że chociaż rzeczywiście wcześniej były już rozwiązania, które bazowały na impulsach elektrycznych, które miały wspomagać walkę z pewnymi zaburzeniami w mózgu, Najnowsze rozwiązanie polega na tym, że właśnie są te algorytmy sztucznej inteligencji, które niejako same wskazują, w którym momencie dochodzi do zaburzeń. To znaczy, pewne wzorce działalności, aktywności mózgu są przez taką sztuczną inteligencję odczytywane momentalnie i niejako automatycznie jest reakcja. Tutaj nie ma ingerencji żadnego lekarza. Jest sztuczna inteligencja, pewien algorytm, który odczytuje coś niedobrego, dzieje się na przykład z nastrojem pacjenta i automatycznie pojawia się elektryczna reakcja. Chodzi o te impulse, o impulsy elektryczne i te algorytmy. Odpowiedzialne za schorzenia lub pogorszenie nastroju. Chodzi o te pewne wzorce zaburzeń pracy mózgu. Co jeszcze wiemy o tym rozwiązaniu, o czym jeszcze naukowi dziennikarze z magazynu Nature nas poinformowali. Proszę sobie wyobrazić, że po ukryciu, po wykryciu takiego zaburzenia mózg jest takiego, używa się w tym artykule określenia szokowany. Wprowadza się go w taki krótkotrwały, intensywny stan szoku. Chodzi o te, impulse, o te impulsy elektryczne. No i potem dzięki temu dzięki tym impulsom jest przywracane właściwe funkcjonowanie mózgu. No dobrze, proszę Państwa, mówiłem o badaniach, o tym, że to już testowano. Rzeczywiście sześć osób zostało już poddanych takim testom. To nie jest coś, o czym my mówimy, że się dopiero wydarzy. To już jest historia. Te testy już się odbyły. Co interesujące, były to osoby, które już miały pewne zaburzenia, osoby z epilepsją. Mało tego, one miały już wcześniej wczepione, wszczepione elektrody w mózg, a więc w pewnym sensie już bazowały na tego rodzaju technologii. Nowością jest właśnie ta Sztuczna inteligencja, te wzorce zaburzeń i niejako automatyczna reakcja algorytmów, które same decydują, w którym momencie należy zareagować i poprawić nastrój. Ale nie tylko. Jak to jeszcze działa i do czego to jeszcze służy, za chwilę to Państwu dokładnie wyjaśnię. Więc sześć osób testowanych przez tydzień albo nawet trzy tygodnie śledzono aktywność mózgu. No właśnie, i to jest charakterystyczne. Dla sztucznej inteligencji wielokrotnie na tym podejście o tej porze Państwo, sztucznej inteligencji opowiadamy i tłumaczymy, że to bardzo często jest właśnie związane bezpośrednio z uczeniem się. Sztuczna inteligencja zdobywa pewne informacje, łączy, potem te informacje pojawiają się pewne procesy, no w pewnym sensie myślowe. Zespolenie jednej informacji z drugą, wyciąganie pewnych określonych wniosków, a więc uczenie się. No Tutaj też rzeczywiście mieliśmy do czynienia z rodzajem uczenia się. Ten algorytm dowiadywał się, jakiego rodzaju wzorce zaburzeń pojawiają się w mózgu i na nie od razu reagował. A więc więc możliwość uczenia się i odczytywania nastrojów pacjenta. O nastrojach tutaj dużo rzeczywiście mowa przy okazji tej badania, tego badania. Naukowcy zauważyli, że pacjenci zaczęli lepiej funkcjonować już po wszystkim, po tej terapii czy po tym testowaniu tego przez tydzień lub nawet trzy tygodnie, zaczęli lepiej funkcjonować przy podejmowaniu decyzji i okazywaniu emocji na przykład. No to jest interesujące, ale oczywiście na koniec pojawiają się bardzo interesujące pytania, do których za chwilę dojdziemy. To wszystko, proszę Państwa, pomagało w koncentracji i w problemach z empatią. Ale ja cały czas wskazuję, i proszę, by Państwo przyłożyli odpowiednią uwagę do tego, kto tak naprawdę zlecił te badania. To absolutnie cywilne badania wydawałoby się badania tak naprawdę gdzieś tam w amerykańskim szpitalu, ale finansowane przez amerykańską armię. Do czego mogłyby być wykorzystywane jak jakiś super. Żołnierz mógłby z czegoś takiego powstać. No, mamy pewnego rodzaju opowieści, czy filmy science fiction, które zdecydowanie nam dość obrazowo tego rodzaju rozwiązania pokazały pytanie, czy my jesteśmy właśnie u progu projektowania podobnych rozwiązań. Poprawianie nastroju żołnierza na polu walki, czy to możliwe, czy poprawa na przykład koncentracji żołnierza na polu walki, no pewnie byłoby mnóstwo sytuacji, w których coś takiego by się przydało. Kto wie? Właśnie być może w tej chwili obserwujemy rozwiązania, które ostatecznie do tego doprowadzą. No właśnie, proszę Państwa, ale na koniec. Te... Pytania, które budzą wątpliwości, o których mówiłem, naukowcy nie będą tak twierdzą na tym etapie czytać ludzkich myśli. Twierdzą, że nie będą w stanie sprawdzać no, niejako merytorycznie zawartości tych myśli. Nie będą wnikać bezpośrednio do naszego mózgu i czytać, o czym my w tej chwili myślimy. Ale proszę sobie wyobrazić, to są implanty wszczepione bezpośrednio do mózgu, w dodatku z algorytmami sztucznej inteligencji. A co by było, gdyby na przykład ktoś był w stanie tym w przyszłości sterować, niejako włamać się, schakować ludzki mózg? No, pewnie można by sobie takie przestępcze zamysły wyobrazić. Naukowcy mówią tak: będziemy mieć dostęp do Takiej aktywności mózgu pacjenta, która niejako dekoduje uczucia. Nie będziemy w te uczucia bezpośrednio wnikać, nie będziemy wprawdzie wnikać bezpośrednio w myśli pacjentów, ale będziemy mieć dostęp do aktywności mózgu, aktywności, która... Te emocje czy te myśli dekoduje, uczucia dekoduje. Co interesujące, dopisek wydawałoby się najmniejszą czcionką, ale wcale nie, proszę Państwa, najmniej istotny. Na szczęście trochę jest tak, że ci naukowcy, którzy nad tym pracują, niejako posłuchali. Yy, apelu profesora Stevena Hawkinga i innych naukowców, naukowców, którzy mówią, to prawda, sztuczna inteligencja to może być coś takiego, co wzniesie ludzkość na zupełnie inny wymiar. Być może nigdy czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, być może to jest w ogóle największe osiągnięcie ludzkości, ale jednocześnie w momencie, kiedy zaczynamy nad tym pracować, musimy robić to, co tam ci badacze przy okazji także robią. Grupa badaczy z tej organizacji DARPA, z tej amerykańskiej agencji rządowej DARPA współpracuje z neuroetykami i o tym właśnie mówi profesor Hawking, mówi, Trzeba określić pewne jasne zasady, które e, pokazują, do jakiego momentu sztuczna inteligencja może być przede wszystkim rozwijana, niewykorzystywana, bo jak będzie rozwijana za bardzo już na tym etapie teraz, to potem oczywiście trudno będzie ją zatrzymać i wyłączenie czegoś takiego będzie po prostu niemożliwe. Być może, proszę Państwa, to są najnowsze rozwiązania. Być może zobaczymy je kiedyś na polu bitwy. Może właśnie jesteśmy świadkami budowania, kreowania projektowania takiego żołnierza XXI wieku. No to są pewne sygnały, które rzeczywiście pozwalają nam myśleć o tym w ten sposób i mają Państwo kolejny dowód na to, że to wcale nie musi być wymysł pisarzy czy filmowców science fiction.